Nie wiem, czy państwa, ale mnie bardzo zdenerwował list księdza arcybiskupa Gądeckiego, metropolity poznańskiego, który wezwał strony konfliktu politycznego do przestrzegania konstytucji, która jego zdaniem jest łamana obecnie, i do pojednania, które ma zastąpić obecny gorący spór polityczny. Szanowny księże arcybiskupie, 8 lat czekaliśmy na stanowisko Kościoła katolickiego w Polsce, wyrażone ustami hierarchów, w sprawie łamania konstytucji i w sprawie tych haniebnych ataków na opozycję, które de facto wykluczały nas ze wspólnoty narodowej. Czekaliśmy na słowa o tym, aby obniżyć temperaturę sporu politycznego. Czekaliśmy na słowa dotyczące działań władzy, która nas podsłuchiwała, która biła ludzi na ulicy protestujących, która próbowała nas wsadzać do więzień, która generalnie tworzyła wrażenie, że jest jedyną patriotyczną siłą. Nic takiego się nie stało. Dlatego napisałem list do księdza arcybiskupa, który państwu odczytam, albowiem jest on może zawsze precyzyjniejszy. A chciałem, żeby tutaj w każdym słowie być bardzo dokładnym w tym, co chcę powiedzieć. Przeczytałem słowa arcybiskupa Gądeckiego o konieczności pojednania i obowiązku przestrzegania konstytucji. To jest także nasz cel. Jakoś jednak nie słyszałem takich słów przez 8 lat łamania konstytucji przez PiS. Jakoś nie czytałem niczego podobnego o pojednaniu, gdy Kaczyński i TVP wykluczali nas przez 8 lat ze wspólnoty narodowej. Gdy opluwali nas jako Niemców. Gdy podsłuchiwali nas Pegasusem i próbowali zamknąć do więzień. Tak jak w moim przypadku. O czym zresztą ksiądz arcybiskup doskonale wiedział, bo przecież sądy, które nie wyrażały zgody na działania wobec mnie, miały miejsce również w Poznaniu. Miały swoje siedziby w Poznaniu i tam ta sprawa była bardzo głośna, bo sądy sprzeciwiły się. Władzy uznały działania CBA wobec mnie za nielegalne i uznały zatrzymanie mnie za nielegalne. Wtedy ksiądz arcybiskup Gądecki nie mówił ani słowa o pojednaniu. Nie wzywał do przestrzegania konstytucji. Nie apelował o to, aby obniżyć temperaturę sporu politycznego. Wówczas zajmował się czymś innym. O tym za chwilę. Odpowiem więc księdzu arcybiskupowi krótko. Przestrzeganie konstytucji? Tak. Lecz to nie biskupi będą interpretować konstytucję. Nie mają zresztą żadnego przygotowania prawnego, aby takiej interpretacji dokonywać. Gdy PiS jawnie łamał zasadę trójpodziału władzy i dziesiątki tysięcy mieszkańców diecezji księdza arcybiskupa Gądeckiego protestowało, to nie słyszeliśmy głosu troski księdza arcybiskupa o konstytucję. W tym czasie natomiast diecezja przygotowywała wnioski do rządu o dofinansowywanie remontu przyszłej siedziby księdza arcybiskupa, jak już przejdzie na emeryturę. W czasie tym się zajmował ksiądz arcybiskup i jego kuria. Ludzie protestowali na ulicach broniąc sądów, ale pasterze kościoła krzyczeli milczeniem. To milczenie było tak głośne, że aż krzyczało. I teraz się księdzu konstytucja przypomniała? Zamiast takich wycieczek do obecnej władzy, proszę się za nią modlić, bo ciężkie mamy zadanie oczyszczenia kraju z szykowanej nam wszystkim przez PiS dyktatury
i związanej z tym korupcji oraz złodziejstwem. I robimy to również w interesie polskich katolików. A zważywszy na ich liczbę, można powiedzieć, że przede wszystkim w interesie polskich katolików. Chrystus kazał się modlić za rządy, a nie w każdym liście je atakować. Poprzedni list księdza arcybiskupa Gądeckiego dotyczył tego, żeby wypuścić dwóch przestępców, którzy działali na szkodę wielu ludzi, w tym osób, które znałem z czasów Lepera. Tego dotyczył poprzedni list, 2 tygodnie temu bodajże. Wstawiennictwo za przestępcami uznanymi prawomocnym wyrokiem przez sąd. Zamiast pisać listy, proszę księdza arcybiskupa o to, aby się modlił za premiera Donalda Tuska, aby miał siły zrealizować plan rozliczenia i pojednania, który zapowiedział. Pojednanie. Tak, chcemy pojednania. Lecz wpierw do więzienia trafią złodzieje, którzy cały naród okradali. I bez znaczenia będzie to, czy tymi złodziejami byli ludzie w koloratkach czy świeccy. Każda złotówka musi być zwrócona. A gdy złodziei napiętnujemy i ukażemy, to wówczas naród się pojedna, bo prawda wyzwala. I na koniec, jako katolik modlę się codziennie, aby odwróciła się ta żałosna rola Kościoła w Polsce, który pod przewodnictwem księdza arcybiskupa Gądeckiego zamieniał się powoli w rosyjską cerkiew połączoną z partią rządzącą, na modłę wschodnią, na modłę kościołów, które służą jako ideologia władzy, jako instrument, jeden z instrumentów do tworzenia pewnego mitu narodowego. Polski Kościół przez wieki opierał się tego typu działaniom. Przez wieki zachowywał niezależność. To w ciągu ostatniej dekady nastąpiły hańbiące połączenia Kościoła polskiego z władzą, z partią rządzącą. To się musi skończyć. A wszelkie powiązania finansowe pomiędzy partią rządzącą a kościołami muszą zostać ujawnione i ocenione pod jednym kątem. Czy przelewy miały charakter uzasadnionego wsparcia, czy były łapówką za wspieranie polityczne, za wspieranie w mediach kościelnych? I obiecujemy, że takie ujawnienie zrealizujemy. Prawda wyjdzie na jaw. Jak mówi Ewangelia, co szeptali w ciemnościach, będą krzyczeli na dachach. Ten czas już wkrótce nadejdzie, że wszystko odnośnie tych relacji również zostanie ujawnione i myślę, że będzie to w interesie polskiego kościoła, rozumianego tak, jak rozumiany jest kościół, szczególnie po ostatnim soborze powszechnym i myślę, że będzie to w interesie polskich wiernych, z których wielu ma już dość patrzenia na te zblatowanie władzy z hierarchami. Myślę, że będzie to też nauczka, aby nigdy więcej do podobnych patologii nie dochodziło. Dziękuję bardzo.